Witamy w kolejnym odcinku. Mamy już przyszły kolejny tydzień, poniedziałek. Dziękujemy, że tak wiele osób ogląda nasze filmy z przygody z rekorda. Dziękujemy za wszystkie łapki. Oczywiście jak się podoba, to dajcie łapeczkę. No i co? Lecimy dzisiaj z wytrząsaczami. Będzie odcineczek wyciągania i może coś już będziemy działać, będziemy tu składać odrzutniki. Może klepisko, jak nam cepy przyjdą. No i co? Temperatura 31 na dworze. Na szczęście tu jest cień. Typu psikałem od rdzewiaczem te koła, żeby to puściło i będziemy odkręcać. Ja zmieniam baterię w kamerce. No i co? Widzimy się przy robocie. Relacja z prac. Odkręcamy koło. Odrzutnika słomy. Trzy wytrząsacze odkręciłem, jeszcze zostało, bo mamy tu przeboje. Nie idzie, śruba idzie, a nie to. Co? Śruba się obkręca, a gwint stoi. To się obkręca? No. A gwint stoi. Poważnie? To. Nie wydaje się? A jak tam stuknie może młotkiem jeszcze? Przerąbane te wytrząsacze wykręciły wam panowie i panie, będąc takim grubasem jak ja. Ale w sensie jest jeden plus, trochę słońce zaszło, bo 32 w cieniu, także dzisiaj temperatura hardkorowa. Kurde. Co? Trzeba jeszcze grzać. Cóż, że grzać, wiesz. Aż się czerwone zrobi. Tak żyjemy? No mi coś do oka wpadło, kurwa. A, myślałem, że ten. Pokaż. Pawełek. Tak? Mianka ze stachem. Jest. Szpilkę urwało. Ty aż wyrwało z ten. Jejku, jejku. Trzeba poluzować. Gwinty już nie ma na szpilce. Nie ma? Nie, trzeba ją głębiej wkręcić znowu. Ojejku. Dobrze, że wiesz, że chociaż tu to zeszło szybko, a nie tak jak tu. Wiesz. Mamy następny dzień. Co, wytrząsacze wykręcone. Widzieliście. Mamy problem z tym kołem, ale już się patencik robi. A w międzyczasie, co, chciałem pokazać wam. Przyszedł nam części z firmy Zenox. Elegancka, szybka dostawa. Cebuś ogarnął. Jak należy. No, szlagier wrzucił. Zobaczcie sobie, co nam to przyszło. Pyk, pyk, pyk. Farba na felgi granit. A tu. Teraz zobaczymy. Pyk, pyk, pyk. Szybka dostawa. Cebuś działa tak jak należy. Jak hurtownia chciała. Papierki. Papierki zostawimy. I tak. Mamy tutaj gumy. Są gumy na te amortyzatory na podsiewaczu. Będziemy je zakładać. No i są przyszły tu osłony gumowe. No i co? Najważniejsza rzecz tutaj jest. O. O. Otworzymy sobie. Proszę bardzo.
Ta-da! Nówki sztuki, ale ciężkie pieprzone. Cepy do bizona. Będę tak już rozpakowywał. W tej paczce też są. Jedno są prawe, drugie lewe. Tak to się prezentuje, widzowie. I tak, tam nam przyszło, leży klepisko. I parę pierdół jeszcze. Klepisko zieloniutkie. Pokażę wam później, jak to za klepisko nam przyszło, jak tu będziemy ze Stachem działać, bo na razie jestem sama, to paletka waży. Co? Czekamy na ściągarz i działamy dalej. Izzy Buczek podjazd 15, ale w końcu idzie. No a jest przecież nagrane, jak wczoraj żeśmy robili tutaj. A i w końcu idzie, kurno. Pozałatwialiśmy parę rzeczy jeszcze, tu leje żeśmy ogarnęli, tu na dolnym części od napędu mocarni jest jak należy, kurwa, ale gorąca ta napiętka, że spawał tu. I mamy tu ściągacz profesjonalny, fachowiec od nas wioski ogarnął, dorobił nam kulkę taką na tę śrubę i ta rato kurwa idzie i się nie gnie. Józio to jest jednak... Józio to kurwa jednak Józio. No a my to wtedy robiliśmy, no bo mieliśmy to na szybko. No ale co, szło kurwa nam, nie? No bo było, ale wiesz, było lekko było. No. Napotkaliśmy problemy, ale już rozwiązane. Może też to też pomogło, jak to było zagrzane i wystygło. No ja już dzisiaj grzałem też rano. Grzałem rano, zanim kurier przyszedł z częściami. Może też, no to jak grzanie też na pewno coś pomogło. Na pewno, bo ten odpiekło to wszystko. Temperatura była potężna. No i idzie coś. No. Żeśmy wczoraj stali, tak też byśmy dzisiaj składali, jakby było to skręcone na tu. Niestety, ale chociaż burza przeszła, o 14 popadało. 2 litry spadło, ale jest za to 24 stopnia, a jak byłem tu 12, 34 w cieniu. Ludziska, mówię wam, że... Tragedia to była jakaś. To była jakaś tragedia. No mi pokazywano na termometrze, jak wiatr przyszedł. Przyciemniony telefon, bomba u baterii. Jak wiatr przyszedł, to i co podłącz. No jest tam kabel, leży. Podładuje mi się telefon. Muszę gdzieś indziej na co? Na chwilę gdzieś indziej wysłać. To jabłuszko. Ruszyło. Ruszyło lawinę. A telefon ci się przyda. A gdzie? Stokę nie będę mógł oglądać. No to mówię, weź sobie ładowarkę od razu. Gdzie tam podeszę? Dam ci przewód. Podeski? Przewód ci dam. Nie mam kontaktu jeszcze. No to mówię ci tu, rolka jest, akurat starczy. Weźmiesz se. Kurde. Ja pierdolę, idzie to w końcu. I to fez idzie. No już ze 2 mm poszło. Nie wiem. A się to z całym kołem chyba schodzi. Nie może z całym kołem. Jeśli z całym kołem, to by trzeba było poluźnić. Bo tu, bo patrzę, śruba. Patrzę tu po tym, wiesz co sobie zamazałem kreskę na tym. No. Ściągaczu. Nie wiem, bo tutaj to Dirty Garage to jakoś miał to, że tutaj była tak śruba zakontrowana czy coś. No sztywna była po prostu. No sztywna musi być. No a to nie jest. Bo to wybiło przez to, że lód. Kurwa, żebym się oparzył o ten klucz. Sztywne było, bo wiesz, bo wybiło dziurę, bo luz był na nie. Nie chodzi o dziurę wybiło, tylko że ona powinna być tam zakręcona. A jak go zakręcona, jak tam nie ma jak do tego zakręcić? Jak? No jak? To jest w środku. No tam, od spodu. No. Ale nie od góry, tylko od spodu, czy od spodu? No. Za tym jeszcze, za odrzutnikiem. No. Poważnie? No tak mi się wydaje, no nie wiem, mogę się mylić. A nie wiem szczerze. Trzeba do książki zajrzeć. Ale on tam coś mówił o tym, że tu śruba sztywno zakontrowana. No. Jak on to ustawia? Trzeba do książki zajrzeć tej. Dobra, zajrzyj. Iść tam, wiesz. Gnie mi, gnie. No to idź se, no. Będzie... Skończyliśmy ściągać. Mamy nowe zagadki. Niewyjaśnione. Także ten. A nie masz tutaj żadnego śrubokręta? Pozbierałeś te śrubowe wszystko? Tam, do garażu gdzieś? No zobacz. Było tyle tych śrubokrętów i teraz nie ma nic. Ja nakupowałem, muszę na giełdę jechać kupić śrubokręt.
Pokaż, jak to wygląda. Budowa idzie lekko. Prawie lekko. O kurde. Puściła. Pytanie, zagadka. Czy tak powinno być? Tak. A weź poruszaj to. Jak? Bujnij kołem. No jak, tak, bujnę tamtym wielkim kołem. No, no czyż lekko to chodzi, no spróbuj, zobaczysz sam. Że tu mucarni nie ma, teraz to się kręci palcami. Ale nie o to mi chodzi, ja chcę, żebyś ty bujnął, a nie ja. No masz, patrzysz. Czekaj, muszę osłonę za. No. Co? Chodzi. Chodzi? Chodzi. Wejdź jeszcze raz. No może tu chodzi? Bo tu chodzi? Mówisz? No, poczekaj, wytrzemy to, zobaczymy co jest. No dobra. Poczekaj, ta podkładka. Kurwa, pamiętaj, ta podkładka. Kurwa, to zmiłem, kurwa. Nie wiem, tylko na płeczki. A, to. A. Bo nie podejdzie. Niech to blokuje. A daj na tego szpreja. Do tego wiesz, granitowskiego. Weź szmatkę sobie najpierw wyczyść to. Troszeczkę przeczyść. A tu leje tylko. Windrem pachnie coś. Leje to już nie ma, kurwa. Nie ma granitu? Skąd ty wezmę? Nie widzę czego. Garaga nie ma, bo rzuciłem do garagę wcześniej. Bo. Jak mi się... To trzeba za tył koła założyć. A co za różnica, jak to lekko idzie? Żeby nie wydwało. Nie bój się. Dobra, widzowie, jesteśmy już z tej strony. Palcami wszystko schodzi na szczęście z tej strony. Kurwa, ty to zawsze na szczęście, żeś tam gdyś szczęściował, że wszystko dobrze szło, kurwa, dwa dni koło ściągali. Kurwa. Dawaj do tyłu jeszcze. Ty jesteś jak gra o plon, do obiadu wszystko dobrze szło. Dawaj tam z tyłu jeszcze. No nie wiem, bo we dwóch to sobie nie trafimy do jednej dziury. No, ja tylko patrzę, ile jeszcze brakuje, czy starczy, wiesz, za koło tam złapać. No to jeszcze trzeba odkręcić. Żeby gwintu tu zostało. Jest? Oj, o kurwa. Tak. Na styk. Na styk. Dobra, więcej nie wykręcaj, bo gwint. Jeszcze trochę brakuje. A nie później. To nie, dobra, nie, bo zjebiesz mi ściągacz. I że pójdzie? Nie. To za trzeba... to koło trzeba, tu pierwsze. To za to może. Za to kolejne. No. Ale to też jest, kurde, kanciaste, kwadratowe. Wszystkie są kanciaste. Ten pas trzeba zdjąć, wyjąć go. Trzeba to tak ściągacz, muszę ściągnąć. Przełożyć to najlepiej. Przełóż. Próbujemy za to koło? No spróbuj. Trzeba to wkręcić. Wkręć trochę. No bo ty już nie pójdziesz. Wysunąłeś się trochę. Czy nie? Wysunąłeś. Tak. Za który tam jest złapany z góry? Za trzeci. Chodź go, wpuść. No, zostało go tam od góry. No nie no, tu. Tu chcesz łapać? Nie, chodzi mi o to, żeby tu śruba była. Ustaw tam tego. No jest, to śruba. No. Czekaj, to tu. Coś się nie zgadza. O, teraz chyba. Tego, że. Popuszczę jeszcze trochę. Popuść, bo ten mi nie chce. O, i teraz kręć. A na górę jak złapała? No, tak złapała, że nie. Nie widzę nikogo. Ja też właśnie nie.
gówniano to robimy. Wiesz jak? Może na bok go. Puść, żeby nie wykruszyło. Kręć teraz. Kurwa, nawet nie ma to łapy wsadzić. Kurwa. Nie trzymaj tu. Chciałem puścić, przesunąć, kurwa, no tu. Nie wchodzi w dziurę. Za który tam jest załogu łapany? U ciebie? Pierwszy, drugi, od końca. Tak. Tylko, że teraz w dziurę trzeba trafić ściągaczem. Piotruś, młotek, przebij go tamtego, z tamtej strony. Daj mi młotek. Albo walnie. O, jest. Trzymaj. Kręć. O, dobra, będzie. Ja potrężę go chociaż. O, idzie, koło idzie. Tak? No. Jaki rocket fuel? Trzeba by książkę przyjść z domu i będzie widać na schemacie, jak to powinno być złożone. No. Rura przeszkadza. Bardzo boli. Dobrze, że z tej chociaż idzie. No, czekaj, że mi bark będzie bieg. Kurwa, tak nie wygląda pozycja złamana tym kole. Czekaj. Nie wada, tak nie idzie. Jaki dźwięk. Mi wali gruchę. Dobra, może zajdzie teraz. Chuj. Weź ten ściągacz. Uważaj na oczy, bo by cię sypać. Chodzi coś? Chodzi. Końca. Mamy to. Wiesz, sztywno ładnie. Wiesz, jak wyważone. Pokaż. Co jest? Wyważone. To dziewięć dziurek. Jak ono było? Jak? Tak jak klin idzie. Tak było. No. Kurde, ble. Zdjęte. Badamy sytuację. No, mamy kolejny dzień. Zobaczcie, jakie czapeczki. Sebuś wysłał, proszę. Pozdrawiamy bardzo. Pozdrawiamy Sebastiana, super czapeczki. Jesteśmy teraz mechanikami firmy Zenox. Tak, a zobaczcie od razu, wjechała pierwsza. Do obiadu dobrze szło. Do obiadu wszystko dobrze szło, no, zobaczcie co się tu stało. Rozjebaliśmy BMW. Tylko nagadać.
Powiem wam, widzowie, że... Się tak, ja jestem dzisiaj narratorem. Dobra, w tym filmie. To ja będę kamerował, a Stachu będzie opowiadał. Ja będę robił, będę opowiadał. Mianowicie tak. Dzisiaj godzina 9 wyruszyliśmy za częściami do naszego złomka. Kupiliśmy łożyska. Kupiliśmy łożyska. Śruby. Tak, śruby na cepy. Kupiliśmy utwardzane 10,9. Tak jest. I 8,8 na blachy odrzutnika. No i pojechaliśmy, już wracaliśmy do domu. No i mówimy, może podjedziemy pod przyczepkę do mojego wujka, mojej cioci, po przyczepkę do samochodu, bo mieliśmy dzisiaj w planach, co? No co, wyjąć zwały, wykorbiony. Skręcić mockarnię tak. Z cepami i położyć, i zawieźć ją do wyważenia. Do wyważenia. No i jechaliśmy se drogą. A, jeszcze wcześniej cioci zjedliśmy obiad. A no, obiad zjedliśmy, kawę wypiliśmy. No i jak to mówię, do obiadu wszystko dobrze szło. Tak, no. Do obiadu dobrze szło, no. No i wracamy sobie polną drogą, no i były dwa kamyki. Pachu mówi, przejdzie. Przejdzie. Tak, przeszło, że tylko zażegotało coś pod samochodem. Ja mówię, staniemy, zobaczymy, czy nic się nie leje. Jednak się lało, olej się lał. No i diagnoza, miska olejowa jest wyłupana. No i tak, musieliśmy złomka przestawić, bizonka naszego. No i co? Wykręcamy wał, chociaż cień teraz jest. 34 stopnie w cieniu. Już człowiek przyzwyczajony, ładnie opalony. No i co? Wyciągamy sprzęta i działamy. No i odcinek wam wrzucimy dzisiaj może. O, akurat to dzisiejszego dnia, ostatni aktualizacja. Koło poszło na szczęście. Nie wiem, czy nagrywałem już, czy nie. Koło poszło. Wszystko dobrze szło. No i co? I robimy dalej. No cóż, tu więcej widzowie można gdybać. Bierzemy klucze i działamy z tematem. No, ale teraz czapeczka full profeska. I co? My wyciągamy, rozpieczętujemy i zaraz zobaczymy, jak to będzie wyciągnięte. Pozdrawiamy. Hej, tak, łożysko rozcięte. Stachu tam się montuje pierwszy raz w tym sezonie. Tak to ja, żebym się tam mordował. No, dawaj. Co? Aha, dobra. Dobrze, no dawaj, nakieruj tam. Kurwa. Tu. No co, w prawo? Poczekaj, bo tu są obudowy. W tą stronę byś był. No i tak trzeba będzie ten obudowę przeciągnąć i tak. Ten gumową. Że tu jest ten plastyczek już wyciągnięty. Tam? To by trzeba było w tę stronę zsuwać jeszcze do pnia. To dawaj go, wyciągaj. Chyba nie, będzie trzeba w tamtą stronę, bo tu jest mniejszy, wiesz. Mniej tego wału to zostaje, a tam zostaje trochę więcej, bo tam jeszcze na koło wychodzi. To trzeba w tamtą stronę pchać. No. Masz śrubokręt. Przepchaj go tam śrubokrętem najwyżej. Ja ci powiem, idę, wychodzę na razie stąd, bo muszę tam to ogarnąć. Dobra. Bo z tej strony tam nie podnoszę. Dobra. Ty chyba idę, ja sam, ty? Pa, 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 pa. Ready? No. No. Czekaj. Kurde. Nie przepychasz to. No, próbuj. No już czekaj. Się zablokował. Tak. No to chodź teraz do środka. Takie to ma życie.
to jest. Jak mu jest nie gorąco na tym słońcu? No, idziesz tam? Pytaliście, czy Li jest? Lili? O, zobaczcie. Biegnie. Co jest, mordo? No, i ciągnij do siebie. Mamy to. No dawaj. Odbieram. Jeden już wał jest, jeszcze drugi. Opa, pa, pa, pa. Opa, pa, pa, pa. To stoi, to też się tak kręci. Taka sytuacja, widzowie. Znaczy się, no, nie wiem, czy pokazywałem kamerę. To się kręcą oprócz tego, a wszystkie luzą latają. Jedno jest sztywne tylko. Dobra. Idzie. -34 stopnie w cieniu. Leje się po dupie. No ale cóż, takie to życie. Co jest? Krówka. No mówiłem ci, widziałem. Wszystkie. Niestety. Dobra. Chwila wytchnienia. I co, panie majsterek? Koniec rozbierania. Można pić. Już mamy wszystko rozebrane. Co nam było trzeba. Mówisz? No. Na pewno? Na pewno. Kukuryku. W sumie tak, bo wymiana łożyska na tych kołach. Łożyska to tam nie zaliczamy do rozbierania, ale już mamy rozebrane i oficjalnie od następnego odcinka będziemy składać, także co? My się już żegnamy. Też wyszło trochę kłopotów, wiadomo, bo to by za pięknie było. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Dziękujemy za wszystkie lajki. Jak się podoba, to oczywiście ci, co nie zostawiają, zostawcie. I telenowela trwa dalej. Telenowela trwa dalej. Trzeci? Czwarty będzie. Czwarty będzie teraz? Tak, czwarty. No to jeszcze może w 10, nie wiem, czy się zmieścimy. W 10 się może nie zmieścimy, ale w 15 na pewno. Będziemy jak moda na sukces. Moda na sukces będzie trwała całą wieczność. Ale chociaż nie ma na YouTubie tak od A do Z, jak ktoś rozbiera rekorda. Fajnie, będzie na przyszłość, pokolenie będą mieli, my będziemy mieli, jakbyśmy o czegoś zapomnieli. Ja wczoraj mówię, jak będziemy chcieli go sprzedać, to powiemy, że jest filmik, co jest było robione za 2-3 lata, 70 tysięcy, brać. Jeszcze blachy zrobimy jak z fabryki, wypiaskujemy, wszystko wymyjemy, rozkręcimy, będzie lalunia. Że ja się z wami żegnam, bo zabieram się za tego strupa. Ja się z wami też żegnam, bo robota w domu trzeba schować kosiarkę. My, ale jadę wyskać stonkę. Tak, wyskit. Jestem mem. Jest. Możesz rzucić. Jak nie zapomnę. Jak nie zapomnę. To trzymajcie się i do następnego odcinka. Nara, nara.